Dość nadstawiania drugiego policzka, gdy idzie o interes narodowy. Ambasador Izraela w Polsce zapomniał, że jest u nas tylko gościem, a staropolska gościnność też ma swoje granice. Wyznacza je takt i zdrowy rozsądek, z którym pan Jakub Liwne najwyraźniej minął się w drzwiach. Ekspres Republiki, Rafał Patyra, ruszamy! Obornik przed biurami posłów koalicji 13 grudnia. Tak, polscy rolnicy odpowiadają na lekceważenie ich przez rząd Donalda Tuska. Producenci żywności wciąż okupują gmach Ministerstwa Rolnictwa i czekają na premiera. Centrum Warszawy zablokowane przez stołecznych taksówkarzy. Domagają się od prezydenta Rafała Trzaskowskiego i jego ekipy podniesienia stawek za przewozy. Ich zdaniem Rada Warszawy nie słucha ich postulatów. Prezydent Andrzej Duda napisał list do przywódców państw NATO i szefa sojuszu Jensa Stoltenberga. Oficjalnie zaproponował podniesienie minimalnych wydatków na obronność z 2 do 3% PKB. Tymczasem dwie duże niemieckie firmy, w tym producent materiałów budowlanych Knauf, pomagają Rosji w odbudowie Mariupola. Miasto zrównane z ziemią przez barbarzyńców Putina jest przez nich okupowane. Rolnicy zmieniają strategię w walce o swój i nasz byt. Zamiast blokować drogi, zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie przed biurami posłów. Protestujący postawili na prezenty zapachowe, jakie wręczają politykom, którzy poparli Zielony Ład. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mimo próśb rolników nie znalazł dla nich czasu. Ci nie pozostali mu dłużni i zostawili pod jego biurem poselskim prezenty, obornik i gnojówkę. Pan minister Kierwiński wykazał się bardzo sprawnie pacyfikacją rolników w Warszawie podczas strajku. Nie wiem, czemu tak szybko nie wykazują się wszyscy do realizacji naszych postulatów. Rolnicy protestują m.in. przeciw zalewowi europejskich rynków produktami rolnymi z Ukrainy oraz polityce Zielonego Ładu forsowanej przez Brukselę. Protestujący chcieli też złożyć petycję w biurze poselskim Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu. W budynku nastąpiła jednak, jak napisano, awaria drzwi, która uniemożliwiła im wejście do środka. Jednak, jak twierdzą rolnicy, kurierzy i pracownicy biurowca wchodzili do środka bez przeszkód. W tej chwili już żądamy rozmowy i konkretnych działań. Idzie wiosna, problemy się piętrzą. I za chwilę wszyscy będziemy na drodze, z której ciężko będzie zawrócić. Proszę i wzywam rządzących, żeby zdali sobie sprawę. Za 2 miesiące mamy żniwa, pełne magazyny zboża, problemy są nierozwiązane. Donald Tusk od dłuższego czasu unika rozmów z rolnikami. Jeden z nich postanowił pojechać za premierem do Krakowa. Panie premierze, muszę powiedzieć, że jest pan naszym motorem takim, który sprawia, że ponownie będziemy musieli wyjechać na te wszystkie blokady. Ja nie zablokuję granicy z Ukrainą. I tak nie będziemy w stanie zamknąć tranzytu, bo ten tranzyt jak nie przez Polskę, to przez Rumunię czy Słowację i tak trafi do Europy. Polska nie może zamknąć tranzytu z Ukrainą efektywnie. Choć jeszcze przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi Donald Tusk mówił tak. Różne bakterie i grzyby. To słowa o zbożu, które płynie od miesięcy z Ukrainy do Polski. Miało pomóc Ukrainie, miało ratować głodujących w Afryce, a tak naprawdę rujnuje polskich rolników i powoduje, że wszyscy zastanawiamy się, z jakiej mąki robiony jest polski chleb. Przez ostatnie miesiące udawali, że coś robią, a nie zrobili nic. Poza jednym zarobili pieniądze. Polacy dyskutują, czy rządzą nami idioci, czy złodzieje. To pytanie wciąż jest aktualne. Ambasador Izraela w Polsce, Jakub Liwne, wezwany na dywanik do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To reakcja na tragiczną śmierć polskiego wolontariusza, jaka obciąża Izrael, oraz na skandaliczne wypowiedzi dyplomaty. Głos w tej sprawie zabrał prezydent Andrzej Duda. Do spotkania ma dojść jutro w MSZ-cie. Izraelskiego ambasadora podejmie wiceminister Andrzej Szejna. Prezydent Andrzej Duda wezwał Izrael do pilnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragicznej śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Nie mam żadnych wątpliwości, że Izrael powinien wypłacić odszkodowanie rodzinie naszego zabitego obywatela. Prezydent ocenił, że postawa izraelskiego ambasadora w Polsce jest obecnie największym problemem w relacjach między oboma państwami. Wcześniej Jakub Liwne stwierdził, że to skrajna prawica i lewica oskarżają Izrael o umyślne morderstwo i powtórzył tezy o rzekomym antysemityzmie Polaków.
ten projekt ustawy. Prawo i Sprawiedliwość naprawia błędy koalicji 13 grudnia. Prezes Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie projektu ustawy zamrażającej ceny energii do końca roku. Do tego jego ugrupowanie złożyło wcześniej projekty podwyższające kwotę wolną do 60 tysięcy złotych, wprowadzający rentę wdowią i dobrowolny ZUS. Jesteśmy gotowi w imię właśnie dobrego życia Polaków w najbliższym czasie, czy nawet stosunkowo tylko bliskim, uchwalić razem z tymi, którzy dzisiaj są przy władzy. Jarosław Kaczyński przypomniał, że to koalicja 13 grudnia podwyższyła VAT na żywność. Zamierza zlikwidować od lipca tarczę chroniącą przed podwyżkami cen prądu i ciepła oraz chce złamania niezależności NBP i w efekcie wprowadzenia euro. Przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa nie daje za wygraną. Magdalena Sroka poinformowała w wywiadzie dla Super Expressu, że Zbigniew Ziobro pomimo złego stanu zdrowia w najbliższym czasie zostanie wezwany na przesłuchanie. Domaganie się przez panią poseł Srokę przesłuchania za wszelką cenę Zbigniewa Ziobry jest nieludzkie. Każdy widział, jak ciężko schorowanym człowiekiem jest minister Ziobro. Walczy w tej chwili o życie. To musi mieć ręce i nogi. Sam Zbigniew Ziobro wystąpił do marszałka Hołowni o wskazanie biegłych lekarzy, którzy ocenią jego stan zdrowia i możliwość, żeby był przesłuchany jako świadek. W sprawie Funduszu Sprawiedliwości w Wielki Czwartek aresztowano księdza Michała Olszewskiego. Przed budynkiem prokuratury krajowej w jego obronie demonstrowały środowiska patriotyczne. Rośnie gniew nie tylko wśród rolników. Na warszawskie ulice weszli taksówkarze. Żądają oni m.in. podwyższenia stawek maksymalnych za przejechane kilometry, które nie były zmieniane od 22 lat. Rada Warszawy na sesji odrzuciła wprowadzenie do porządku obrad obywatelskiego projektu uchwały w tej sprawie. Kierowcy zapowiadają kolejne protesty. Rada Warszawy ma nas głęboko w poważaniu, dlatego jutro o godzinie 12 będziemy aktywnie chodzić po przejściach dla pieszych przez 3 godziny do godziny 15 w okolicach lotniska Chopina. W ubiegłym roku taksówkarze żądali podwyżek o 100%. Obecnie mają nadzieję uzyskać choć zgodę na cenę wyższą o złotówkę. Jak podkreślają, w związku z rosnącymi kosztami ich biznes znalazł się na granicy opłacalności. NATO zwiększy wsparcie dla Ukrainy, zapowiedział szef sojuszu Jens Stoltenberg. Chodzi o długoterminową i przewidywalną pomoc dla Kijowa. 75 lat od powstania sojuszu, zachodni świat ponownie musi mierzyć się z imperialnymi zakusami Rosji. NATO działa od 75 lat, ale nie pora na świętowanie rocznicy. Na jubileuszowym spotkaniu w Brukseli szefowie dyplomacji państw członkowskich omówili sytuację na Ukrainie. Członkowie sojuszu zgodzili się na większą rolę NATO w koordynowaniu pomocy i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa. Szczegóły nabiorą kształtu w nadchodzących tygodniach. Może chodzić o nawet 100 miliardów dolarów w ciągu 5 lat. Nowy program zostanie omówiony na szczycie w Waszyngtonie. Prezydent Andrzej Duda napisał list do sekretarza generalnego i przywódców państw sojuszu, którym apeluje o zwiększenie wydatków na obronność do 3% PKB. Ten mój list otwiera na ten temat dyskusję, jednocześnie zawierając jasne wskazanie, że powinniśmy debatować na ten temat w czasie zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie, tego szczytu jubileuszowego. Szczyt rozpocznie się 9 lipca. Rosjanie kolejny raz zaatakowali Charków. W nocy kilka fal dronów kamikadze zostało wysłanych na miasto. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 12 zostało rannych. To była trudna noc dla Charkowa. Szachedy uderzyły w miasto. Trafiona została dzielnica mieszkalna. Niestety są ofiary śmiertelne. Gdy trzej ratownicy pracowali na miejscu eksplozji, doszło do drugiego uderzenia. Niestety zginęli. W innej lokalizacji zginęła kobieta. I na żal wam zginęły. Krem tego zginęła też żynka. Po rosyjskim ataku około 350 tysięcy mieszkańców Charkowa i okolic zostało pozbawionych prądu. Niemieckie firmy odbudowują dla Rosjan zrównany z ziemią Mariupol. Takie informacje przekazała stacja ARD. Część prac została wykonana na zlecenie tzw. Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej przez m.in. firmę Knauf, produkującą materiały budowlane i WKB Systems GmbH. Mariupol był miejscem jednej z najkrwawszych bitew trwającej na Ukrainie wojny. Władze w Kijowie szacują, że podczas trwającego wiele tygodni oblężenia życie straciło tam około 22 tysięcy osób, a zniszczeniu uległo nawet 90% budynków. Komu Wielkanoc uciekła za szybko? Spokojnie, mamy na to radę. Ekspres Republiki pojedzie w miejsce, gdzie świąteczny czas jakby się zatrzymał. A po drodze zajrzymy na racławickie pola, wszak dziś wielka rocznica. Jedziemy! Tajemniczy obiekt spadł z nieba na dom mieszkańca Florydy i uszkodził dwie kondygnacje budynku. Sprawę wyjaśnia NASA.
Położone w Bawarii jezioro zmieniło kolor na fioletowe. Niezwykłą barwę zawdzięcza występującym w nim bakteriom. Znamy finalistów piłkarskiego Pucharu Polski. Na PGE Narodowym w Warszawie o tytuł powalczą Wisła Kraków i Pogoń Szczecin. Polski rolnik okpić się nie da, o czym obecny rząd zdaje się zapominać. A wystarczy cofnąć się w czasie dokładnie o 230 lat, by przekonać się o chłopskiej sile. Wiktoria pod Racławicami uchodzi za jedną z najważniejszych dat w naszej historii, a Marcin Bąk powie nam, czy słusznie. Czołem, Marcinie. Czołem, Rafale. Rzeczywiście są takie wydarzenia w dziejach, same w sobie nie posiadające jakiejś większej wagi, lecz w warstwie symbolicznej urastające z czasem do rangi mitu narodowego. Takim wydarzeniem była bez wątpienia zwycięska bitwa pod Racławicami, stoczona 4 kwietnia 1794 roku, o której sam Kościuszko pisał jako o potyczce zaledwie. Z czasem jednak związane z batalią racławicką symbole chłopscy kosynierzy, Bartosz Głowacki, naczelnik w sukmanie, kosa na sztorc, żywią i bronią stały się czytelnymi znakami. Można śmiało powiedzieć, że symbolika bitwy racławickiej ukształtowała w znacznej mierze nowoczesny naród polski na progu XX wieku. A teraz coś, co może ukształtować nowoczesny naród amerykański, czyli kontakty z przybyszami z kosmosu. Pewien mieszkaniec Florydy zaliczył bliskie spotkanie trzeciego stopnia z obiektem pochodzącym z kosmosu właśnie. To było nawet bardzo bliskie spotkanie, bo na jego dom spadł tajemniczy przedmiot, który przebił dach, sufit i podłogę. Alejandro Otero tego dnia raczej nie chciał spędzić pod gołym niebem. A tu taka niespodzianka. Obiekt spadł z kosmosu i wyrządził w jego domu duże straty. Mężczyzna rzucił cień podejrzeń na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a dokładnie paletę ładunkową zawierającą stare baterie. Ta została wysłana w kosmos 3 lata temu i zaginęła w jego odmętach. Świat o niej zupełnie zapomniał, dlatego nikt się nie spodziewał, że kiedyś może powrócić na Ziemię. Do upadku obiektu doszło 8 marca, ale najwidoczniej do dziś NASA nie mogła się pozbierać po tym uderzeniu. Dopiero teraz zapowiedziała zbadanie sprawy i ewentualne odszkodowanie. Może ono mieć wartość nie z tej ziemi. Czy to fioletowa farba, a może fotomontaż? Nie. Nietypowy wygląd to bawarskie jezioro w Allgäu zawdzięcza bakteriom siarkowym. Przedostały się one na powierzchnię wody. Zwykle zalegają głębiej, ale od czasu do czasu, tak jak teraz, wypływają wyżej i tworzą takie kolorowe efekty. Prędzej czy później bakterie opadną, ale na razie odwiedzający mogą spokojnie cieszyć się tym wspaniałym widokiem. Zdaniem naukowców, podziwianie przez turystów kolorowej tafli jeziora jest bezpieczne na otwartych przestrzeniach. Bezpieczne i przyjemne. Zajączki wielkanocne mają konkurencję. To nie ale grzywiaste. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym wydaje się, że Wielkanoc trwa nadal, bo zwierzęta te skaczą właśnie jak zające. Ten gatunek średniej wielkości antylopy to prawdziwe diamenty zoologiczne, które wyczarowują uśmiech na twarzach każdego dnia. Ich bezwarunkowe kangurowo-zajęcze szczęście przyciąga niczym magnes. Na wolności nie ale grzywiasta jest narażona na ataki wielu drapieżników, ale ich zajęczy kamuflaż może zmylić niejednego geparda. Ech, szalone, szalone. Szalone. Teraz sypniemy garścią dobrych informacji o pogodzie. Od jutra zacznie się ocieplać. Deszcz może jeszcze miejscami popadać, ale nawet on szykuje się powoli do odwrotu. W Łukowie termometry pokażą jutro 13 stopni. W ciągu dnia trzeba będzie jednak uważać na silny wiatr. W porywach do 60 km na godzinę. Do tego dojdą duże zachmurzenie i opady deszczu, które sprawią, że temperatura odczuwalna spadnie o kilka stopni. Równie silnie powieje w Ciechanowie. Tam padać nie powinno, a warunki biometeo korzystnie wpłyną na samopoczucie mieszkańców. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie 14 stopni. O poranku chmury pokryją całe niebo, dopiero po południu zacznie się rozpogadzać. Za to w Polanicy-Zdroju aura będzie przyjemna i ciepła, na termometrach 16 stopni. Choć o poranku może być jeszcze dosyć rześko. W ciągu dnia słońce nieśmiało wychyli się zza chmur. Biometeo korzystny. Pogoń goni za marzeniem, ale ono może utonąć w Wiśle. Niespełna miesiąc pozostał do wyłonienia triumfatora piłkarskiego Pucharu Polski. Finaliści już są, to Pogoń Szczecin właśnie, no i Wisła Kraków. Oba kluby awansowały, zwyciężając rywali w tym samym stosunku, 2-1. Takie same wyniki, ale osiągnięte w innych okolicznościach. Portowcy potrzebowali dogrywki, aby odprawić z kwitkiem lidera ekstraklasy Jagiellonię Białystok. Bohaterem został Fredrik Ulvestad, który zapewnił Pogoni awans do pierwszego od 14 lat finału Krajowego Pucharu. Biała Gwiazda z kolei 2-1 rozprawiła się z Piastem Gliwice w regulaminowym czasie gry. O tytuł powalczy po raz pierwszy od 2008 roku. Wielki finał 2 maja na PGE Narodowym.
Formalności stało się zadość. Industria Kielce z pewnym awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Po okazałej wygranej przed tygodniem, teraz w rewanżu u siebie mistrzowie Polski postawili kropkę nad i. Pokonali duńskie GOG 33-28 i wskoczyli do najlepszej ósemki rozgrywek. W walce o Final Four nie będzie jednak już tak kolorowo. Kielczanie zmierzą się z broniącym tytułu Magdeburgiem. Boston Celtics mistrzami NBA, ale na razie tylko rundy zasadniczej. Celtowie, miano najlepszej ekipy przed fazą play-off, zapewnili sobie minionej nocy, pokonując u siebie Oklahoma City Thunder 135-100. Tym samym ekipa z Bostonu w fazie pucharowej będzie miała przewagę własnego parkietu i tak do finałów NBA, o ile oczywiście dotrą do decydującej potyczki. Cytat Republiki zdecydowanie należy dziś do pana prezydenta. Andrzej Duda trafnie zdiagnozował, co, czy raczej kto, jest największym problemem w budowaniu relacji polsko-izraelskich. No wreszcie. Wypowiedzi niezbyt fortunne, krótko mówiąc oburzające. I powiem państwu, jaka jest moja ocena. Moja ocena jest taka, że dzisiaj pan ambasador jest największym problemem dla państwa Izrael w relacjach z Polską. Niestety ich ambasador w Polsce nie potrafi takiej delikatności i wyczucia zachować, co jest nie do przyjęcia. Dzisiaj mogę powiedzieć, pan ambasador te relacje utrudnia. Bardzo znacząco je utrudnia. Taka jest moja ocena tej sytuacji. Liczę na to, że władze Izraela zachowają się w sposób poważny, że rodzina zostanie przeproszona, a przede wszystkim, że otrzyma należne w tej sytuacji niewątpliwie zadośćuczynienie, choć nic nie przywróci życia temu młodemu człowiekowi, członkowi tej rodziny. Nikt nie zwróci go najbliższym, ale zadośćuczynienie przez państwo Izrael powinno zostać po prostu zrealizowane dla przyzwoitości, dla zachowania zasad. Słoń w składzie porcelany to w porównaniu do ambasadora Jakowa Liwne prawdziwa baletnica. I od razu zaznaczamy, że narodowość nie ma tu absolutnie żadnego znaczenia. Proszę nas w antysemityzm nie ubierać. My w polskość jesteśmy przyodziani i przebierać się nie mamy zamiaru. Ekspres Republiki to dopiero połowa atrakcji, jakie przygotowaliśmy. Przed nami jeszcze Ekspres Plus. A w nim... Krystaliczna przeszłość kandydatów w wyborach samorządowych. Para prezydencka podsumowuje akcję pomocy Polakom na wschodzie. Na Tajwanie wzrosła liczba ofiar po tragicznym trzęsieniu ziemi. Jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć i B. Krótko mówiąc, kto zobaczył Ekspres, niech zostanie z nami także na plus. Warto. Do zobaczenia za chwilę. Pałą i uchwałą. Tak swoje rządy postanowiła sprawować koalicja 13 grudnia. Rolnicy okazali się bardziej subtelni. Proponują inną retorykę – traktorem i fetorem. Bo skoro rządzącym rolnictwo śmierdzi, to dedykowane im prezenty z obornikiem trafione są w punkt. Ekspres Plus. Rafał Patyra. Ruszamy. W Ekspresie Plus marchewkowy zawrót głowy. Świętujemy dziś Międzynarodowy Dzień Marchewki i zapraszamy do wspólnego chrupania. W lipcu król Karol III zaprasza do Szkocji. Po raz pierwszy od ponad półtora wieku będzie można obejrzeć zamek Balmoral, posiadłość brytyjskich monarchów. Prezes PZPN ogłosił, że bazą reprezentacji Polski na piłkarskim Euro będzie Hanower. Wcześniej mówiono o innych lokalizacjach. W Polsce panuje prawdziwa wiosna ludów. Trwa strajk okupacyjny w Ministerstwie Rolnictwa. Protestujący żądają rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem, ale ten na razie nie kwapi się do spotkania. W modzie są także odwiedziny biur poselskich. Ponad 2 miesiące protestów producentów żywności, mimo wielu rozmów pomiędzy rolnikami a rządem, wciąż nie ma porozumienia. Nie zanosi się też, by w najbliższym czasie miał w tej sprawie nastąpić przełom. Rolnicy mówią wprost, mamy dosyć bezczynności władzy. W Ministerstwie Rolnictwa wciąż trwa strajk okupacyjny. Domagamy się tej tarczy wojennej, tych rekompensat, które powinny być wprowadzone jak najszybciej do tego, żeby nasze gospodarstwa mogły złapać ten oddech. Obecna władza na razie nie chce spełnić postulatów rolników mimo porozumienia podpisanego w podrzeszowskiej Jasionce. To było uzgodnienie spraw do załatwienia. Wczoraj zostaliśmy zaproszeni na rozmowy i okazało się, że nic z tych uzgodnień nie zostało wykonane. Więc nawet pytaliśmy ministra, po co nas tu zapraszaliście?
Rolnicy nie kryją oburzenia zachowaniem rządu. Jest brak woli. Obiecali w jesiące konkretne rozwiązania wprowadzić. Do tej pory nie ma. No i to jest skandal, że właśnie tak rolników się traktuje. Jak podkreślają protestujący, walczą oni o bezpieczeństwo żywnościowe Polski i nie zejdą z barykad do momentu zrealizowania ich postulatów. Nawet poza granicami kraju można nosić Polskę w sercu. I właśnie takim sercom dedykowana jest akcja Pomoc Polakom na Wschodzie. Przekaz, jaki popłynął na wschód z Pałacu Prezydenckiego, jest jednoznaczny. Polska nadal o was pamięta. Akcja Pomocy Polakom na Wschodzie została zapoczątkowana w 2016 roku. Od tego czasu dzięki wsparciu darczyńców do potrzebujących trafiło kilkadziesiąt ton żywności, artykułów sanitarnych, pomocy dydaktycznych i innego sprzętu. To jest także pokazywanie, że Polska jest. Tak. Że Polska jest i że Polska nie jest byle jakim krajem, który zapomina o setkach tysięcy, milionach ludzi mieszkających poza granicami. Do Pałacu Prezydenckiego zaproszono m.in. przedstawicieli organizacji polonijnych z Armenii, Mołdawii, Gruzji i Ukrainy. Od tego momentu zaczęły się problemy. Ciemne chmury nad niektórymi kandydatami koalicji 13 grudnia w wyborach samorządowych. Polska 2050 wycofała poparcie dla Dawida Durała, kandydata na prezydenta Katowic, i zawiesiła go w prawach członka partii. Polityk w Wielki Piątek usłyszał zarzuty, m.in. psychicznego znęcania się nad żoną i synem. Do Rady Miasta Gliwice kandyduje z kolei mężczyzna z prokuratorskimi zarzutami związanymi z posiadaniem pornografii dziecięcej. Aktualnie siedzi w areszcie. Michał J. startuje z listy Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza, senatora związanego z Platformą Obywatelską. Policjanci z Gubina w Kujawsko-Pomorskim zainteresowali się tym samochodem, a w zasadzie dymem wydobywającym się z jego tłumika. Chcieli zatrzymać kierowcę, ale ten przyspieszył i zaczął uciekać. Gdy funkcjonariusze go dogonili i zatrzymali, okazało się, że za kierownicą siedział 16-latek. Na miejscu pasażera siedziała właścicielka samochodu. Amatorska nauka jazdy przyniosła kłopoty obojgu. Nieletnim zajmie się sąd rodzinny, a kobieta musi zapłacić 300-złotowy mandat za udostępnienie samochodu osobie nieposiadającej uprawnień. Wiadomo, nauka kosztuje. Rośnie liczba ofiar po silnym trzęsieniu ziemi na Tajwanie. Nie żyje co najmniej 10 osób, a ponad 1000 jest rannych. Przedstawiciele tamtejszych sił powietrznych poinformowali o uszkodzeniu 6 myśliwców F-16. Trzęsienie ziemi na wschodnim wybrzeżu osiągnęło magnitudę powyżej 7 stopni i było najsilniejsze od 25 lat. Odnotowano 101 wstrząsów wtórnych. Ściany domów i mieszkań są popękane, a wiele budynków nadaje się jedynie do wyburzenia. Nie zapewniłem mojej rodzinie bezpiecznego miejsca do życia. W tej sytuacji w moim sercu jest wielki ucisk. Boję się, że mój syn i żona będą musieli żyć w tym miejscu w strachu. 52 osoby oficjalnie uznaje się za zaginione. Powalone drzewa, zerwane dachy domów i linie energetyczne. To wynik tornada, które przeszło przez stany Georgia i Ohio. Niebezpieczne zjawiska pogodowe pojawić się mogą też w innych, południowo-wschodnich częściach Stanów Zjednoczonych. Tymczasem południowy i środkowy Meksyk nawiedziły trudne do opanowania pożary. Strażacy przez wiele godzin gasili m.in. to pole kukurydzy, na którym pojawił się ogień, i okoliczne lasy. Według meksykańskich służb aktywnych było 71 pożarów. W wysokich partiach gór może dochodzić do niebezpiecznych zdarzeń, zwłaszcza gdy topnieje śnieg i istnieje zagrożenie lawinowe. W takich momentach do akcji wkracza Gary i jego przewodnik Jerzy Herma. Polska ekipa uczestniczyła w międzynarodowym seminarium psów ratowniczych na Słowacji. Treserzy, strażacy i goprowcy sprawdzili w terenie, jak wygląda transport czworonoga śmigłowcem z wykorzystaniem liny. Z tej perspektywy słuszne wydaje się powiedzenie: strach ma wielkie oczy. W końcu to ponad 2000 metrów nad poziomem morza i do tego równie wielka odpowiedzialność, jak ratowanie życia osób poszukiwanych w górach. Co mamy jeszcze dla widzów Plusa? Będzie zdrowo i kolorowo, to możemy obiecać. A od kwiatów i wiosennej pogody niejednemu zakręci się w głowie. Zakład? W Ekspresie Plus marchewkowy zawrót głowy. Świętujemy dziś Międzynarodowy Dzień Marchewki i zapraszamy do wspólnego chrupania. W lipcu król Karol III zaprasza do Szkocji. Po raz pierwszy od ponad półtora wieku będzie można obejrzeć zamek Balmoral, posiadłość brytyjskich monarchów. Prezes PZPN ogłosił, że bazą reprezentacji Polski na piłkarskim Euro będzie Hanower. Wcześniej mówiono o innych lokalizacjach. Jej skład to w większości woda, ale jest źródłem beta-karotenu, a także witamin B1, B2, B6, E... Długo by jeszcze wymieniać. Choć brzmi to nieco dziwnie, to pochodzi z rodziny selerowatych. A to feler, bo w sumie chodzi o marchew, która dziś ma swoje święto. Temat chrupnął oczywiście Mateusz Nowak, który i nas w marchewkę z lokalnego bazarku wyposażył. Dzięki, Mati.
Dorosły. Na straganie w dzień targowy bardzo różne słyszy się rozmowy. Różne też sprzedaje się towary. My dziś chcemy otoczyć szczególną atencją jeden z nich i dogłębnie wgryźć się w temat marchewki. Bo przecież trudno sobie bez niej polską kuchnię wyobrazić. Na co ta marcheweczka, co pani z niej będzie robić? No, suróweczkę, proszę pana, robię z marchewki. A jaką? Dodaję jabłuszko i chrzan. Samo zdrowie. No, często gotuję zupy. Rodzina lubi? Lubi. Wnuczek lubi. Bo on nie je w ogóle surówek, a to dlatego gotujemy dużo warzyw, żeby jadł. Bo zdrowo. 13 lat ma, a nie je jeszcze ani surówki, nic. To tłumaczymy wnuczkowi, że marchewkę jeść warto. Nie dość, że pyszna, to jeszcze dostarczy sporo potasu, wapnia i sodu. No i witaminki. Rzecz jasna. Na szczęście, jako rzeczą specjaliści, po marchew sięgamy dosyć często. Przed nią tylko cebula, a w pokonanym polu między innymi pomidor, ogórek czy kapusta. To na co te marcheweczki? Na zupkę. A jaką zupkę? Pomidorową. Co jeszcze z tych marcheweczek? To pan gotuje, żona? No i ja i żona, no to tak różnie. Ja się głównie specjalizuję w wywarach. I z marcheweczki coś można zrobić? No, marcheweczka, pietruszeczka. Tak jak kiedyś Goła śpiewał, mówi pan ciach, ciach, ciach. Wszystkie zupki na tym się rosołek? Lubię. Rosołek też. Aż ślinka cieknie. Śpieszmy się jednak marchewki kochać, bo ich uprawa to nie bułka z march... z masłem. No, ogólnie nawozy, wysokie koszty i... No i ogólnie ciężko, no nawozy i uprawa i w ogóle, no nie. Taka sytuacja. Ciekawe, ile nawozu potrzebował ten Amerykanin, żeby taką krzepką marchew wyhodować. Ponad 10 kilo starczyłoby na 30 ciast albo jakieś 80 porcji kremu. Zamiast w masę można też pójść w długość, tak jak zrobił to ten uśmiechnięty pan. Jego marchewka urosła na ponad 6 metrów. Nic tylko pozazdrościć. Lubię marchewkę z groszkiem gotować. A co jeszcze pani z marchewki robi? Ciasto marchewkowe na przykład. A to takie słodkie bardziej? Tak, tak, słodkie i wytrawnie. Lubię marchewkę bardzo. Rodzina też lubi? Też bardzo. Syn bardzo lubi marchewkę. A czemu właśnie, czemu pani ogólnie tak często kupuje marchewkę i je? Marchewka jest bardzo zdrowa. Można też sok robić. Dobry jest na cerę. Sok bardzo. No to widać u pani. W moim wieku tak, to jest szczególnie ważne. Czas więc ustawiać się w kolejce do warzywniaka. Tylko kulturalnie proszę, bez skrobania marchewek. No będzie tego chrupania. Stolica przygotowuje się do obchodów 81. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Na Placu Grzybowskim stanęła wystawa poświęcona życiu ludności żydowskiej, uwzględniająca doświadczenia mieszkańców getta. Muzeum POLIN tradycyjnie szykuje z kolei akcję Żonkile. Te zdjęcia po raz pierwszy ujrzały światło dzienne. Zbieramy, budujemy, pamiętamy. To tytuł wystawy poświęconej ludności żydowskiej zamieszkującej stolicę od XIX wieku do lat 40. Ekspozycja prezentuje unikatowe fotografie, które w przyszłości będą zaprezentowane w powstającym Muzeum Getta Warszawskiego. Spacer? To ty? Muzeum POLIN w ramach akcji Żonkile udostępni z kolei oparte na opowiadaniach animacje dla dzieci i młodzieży nawiązujące do powstania w getcie. Było, nie ma, jest oraz pamięć drobinek. Cały czas szkoły podstawowe mogą włączyć się do wydarzenia i zorganizować filmowe lekcje. Zgłoszenia do akcji placówka przyjmuje do 14 kwietnia. Matko, w lesie są maliny, niechaj idą w las dziewczyny. Która więcej malin zbierze, te za żonę pan wybierze, pisał niegdyś Juliusz Słowacki. Malinowy kryminał, jak z czasem zwykło się mawiać o balladynie, już wkrótce będzie miał nową odsłonę w wersji musicalowej na deskach warszawskiego Teatru WAM. Chęć zdobycia władzy i bezwzględność biorą górę nad młodą bohaterką. Współczesna sztuka podejmuje również temat trudnych relacji łączących młodych ludzi. Premiera w Stołecznym Teatrze WAM już w sobotę. Ulubiona rezydencja królowej Elżbiety II zaprasza na salony. Po raz pierwszy od połowy XIX wieku zamek Balmoral w północno-wschodniej Szkocji udostępni wnętrza odwiedzającym. Zabytkowe komnaty pamiętają czasy księcia Alberta i królowej Wiktorii. Z kolei Elżbieta II, czyli najdłużej panująca brytyjska monarchini, co roku spędzała tam wakacje. Posiadłość będzie dostępna od lipca do 4 sierpnia przez 5 dni w tygodniu. Cena biletów jest tak luksusowa jak wartość szkockiego zamku. Za osobę trzeba zapłacić 100 funtów lub 150 funtów za wersję rozszerzoną z popołudniową angielską herbatką. Chyba warto, jeśli chce się poczuć smak życia brytyjskiej rodziny królewskiej.
Warto, ale herbatka troszkę drogawa. W kalendarzu wiosna, a na termometrach lato. Już pod koniec tygodnia temperatury poszybują w górę do 26 stopni. Słońca nie zabraknie. Sobota. Deszczowa na południowych i wschodnich krańcach. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane. Będzie zdecydowanie cieplej. Termometry wskażą od 15 do 21 stopni. Za to w niedzielę do Polski zawita prawdziwie letnia aura. Na Śląsku temperatura wzrośnie do 26 stopni. Najchłodniej będzie na Podlasiu, 17 stopni. Niebo zasnuje się chmurami, ale padać nie powinno. W poniedziałek przelotnie popada tylko na Pomorzu. Poza tym będzie pogodnie. W całym kraju utrzymają się wysokie temperatury od 21 do 24 stopni. Nie Brema, nie Poczdam, a ostatecznie Hanower będzie bazą reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Europy w Niemczech. Władze PZPN i selekcjoner Michał Probierz postawili na czterogwiazdkowy hotel Pelikan. Obyśmy łykali kolejnych rywali jak Pelikan właśnie. A trenować będziemy na boiskach rezerwowej drużyny Hanoweru. Podobno równe jak dywan. Przed 9 dniami każdy kibic narodowej drużyny, widząc taki obrazek, krzyknął: mamy to, jedziemy na Euro. Polska wydarła bilety na turniej i radości nie było końca. Czas jednak zabrać się do pracy. Bazą naszych orłów będzie Hanower, z którego w ostatniej chwili zrezygnowała reprezentacja Gruzji. Biało-czerwonym niczego nie zabraknie. Obiekt jest ekskluzywny, wokół spokój i mnóstwo zieleni. Jest nawet miejsce do świętowania zwycięstw. Co najważniejsze, podróże z Hanoweru na mecze grupowe wynoszą średnio po 200 km. W grupie zagramy z Holandią, Austrią i Francją, odpowiednio w Hamburgu, Berlinie i Dortmundzie. Luis Rubiales zatrzymany przez policję na lotnisku w Madrycie. Wszystko w związku z oskarżeniami wobec byłego prezesa Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej. Działacz poszukiwany był międzynarodowym listem gończym. Zarzuty, jakie mu postawiono, to m.in. pranie brudnych pieniędzy i korupcja. Miał również otrzymać korzyści finansowe za udzielenie Arabii Saudyjskiej praw do organizacji Superpucharu Hiszpanii. Igrzyska w Paryżu coraz bliżej. W pocie czoła trenuje legenda zapasów Miguel Lopez. Kubańczyk przed 3 laty został 6. sportowcem w historii, który zdobył 4. olimpijskie złoto z rzędu w tej samej konkurencji. Jak sam przyznaje, celuje w 5. krążek z najcenniejszego kruszcu. Jeśli mu się powiedzie, to mierzący blisko 2 metry wzrostu i ważący ponad 120 kg Lopez zostanie pierwszym zawodnikiem w dziejach, który dokona tej sztuki. Telewizja Republika mówi prawdę i tylko prawdę i to się nie zmieni. Nawet gdyby sam Adam Bodnar, czyli szef tak zwanego Ministerstwa Sprawiedliwości, groził nam więzieniem. Niemożliwe? Na zdrowy rozum nie, ale z takim ministrem. Szczegóły we wpisie byłego wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety. Uważasz, że są tylko dwie płcie? Jesteś motywowany nienawiścią z powodu tożsamości płciowej. Sprzeciwiasz się tęczowym piątkom w szkole twojego dziecka? Jesteś motywowany z powodu orientacji seksualnej. Podkreślasz naturalne różnice pomiędzy płciami jako wyznacznik wysokości wynagrodzenia lub możliwości osiągania sukcesu w danym zawodzie? Jesteś motywowany nienawiścią z powodu płci. A no właśnie, czyli o więzieniu za stwierdzenie, że są dwie płcie, było. Ale o siłowo przejętej prokuraturze to już nic w projekcie ustawy nie ma. Ciekawe. Choć dostrzegamy pewien postęp, bo to w końcu projekt ustawy. A mogli przecież tradycyjnie przyjąć te zmiany uchwałą i dołożyć pałą, bo to też potrafią. No dobrze, a co w programie dzisiaj? Rząd Tuska zmienia zdanie o zaporze na polsko-białoruskiej granicy. Nowe standardy polskiej demokracji. Więzienie za zadanie pytania. Mariusz Błaszczak i Sławomir Cenckiewicz na celowniku koalicji rządzącej. Na dzisiaj zaprasza Danuta Cholecka. Ja tylko przypominam, że program rusza o 19:00 i nie warto się spóźniać. A my spotykamy się jutro o 16:55. Do zobaczenia.